Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gitarowej Mgły, filmiki o gitarach. Niezmiernie z miło kłaniam się wszystkim w pas i bardzo dziękuję za to, że chcę się Wam poświęcać czas na gitarę elektryczną, nie tylko na niej oczywiście grając, ale również o niej słuchając z tego kanału, bądź też innych, które oglądacie. W dzisiejszym odcinku, no tak, troszeczkę historii na sam początek. Bo gitara, której firmy mamy dzisiaj instrument, czyli firmy Aria Pro 2, no to jest taka firma, która, słuchajcie, no nie istnieje od wczoraj. Jest ostatnio pewnego rodzaju hype na te instrumenty. Pojawiły się one tak jakby, nie wiem, trzecim rzutem w Polsce. Gdzieś tam zaczęły wypływać w różnych sklepach i na różnych kanałach gitarowych. Ja generalnie, współpracując ze sklepem Guitar Center, który dzisiaj mi tę gitarę dostarczył do testów, bardzo się z tego ucieszyłem. No, bo już od jakiegoś czasu chciałem chociaż troszeczkę o tych gitarach porozmawiać, a to zawsze jest fajna okazja, jak taka gitara jest też w rękach. Patrząc sobie historycznie na firmę Aria, jest to firma, która powstała jeszcze w latach 60. w Japonii, z dużym doświadczeniem, z doświadczeniem zdobytym we współpracy z firmą Matsumoku, czyli z jedną z najważniejszych fabryk, jaka w Japonii istniała, jaka w Japonii się pojawiła, produkując instrumenty dla wielu różnych firm. Firma została założona przez pana, który nazywał się Arai, ale myślę, że łatwiej było mu przyjąć tę nazwę Aria i była ona bardziej taka nośna, jeżeli chodzi o zachodnie rynki. No i oczywiście, jak to Japończycy, na początku gdzieś ta firma oczywiście, wiecie, no, robiła instrumenty takie, które były gdzieś tam kopiami instrumentów tych zachodnich, które były kopiami po prostu znanych modeli, ale nie będę ukrywał, że też na przestrzeni swojego istnienia odeszła od tego w takim sensie, że zaczęła, no podobnie jak chociażby firma Ibanez, produkować swoje własne modele. Ze wszystkich tych firm japońskich Aria jest oczywiście bardzo znaną firmą, jeżeli interesujecie się instrumentami. Jest to firma, która no, w tym panteonie japońskich instrumentów, oczywiście z racji również na to, że była produkowane, że te gitary były produkowane w fabryce Matsumoku, no to jest, tak jak powiedziałem, no, w panteonie są to gitary bardzo, bardzo poważane, ale jak każda mniejsza niż taki wielki koncerny firma miała swoje górki i dołki i oczywiście różne koleje losu się przewijały. Moje pierwsze styczności w ogóle z nazwą Aria to no, jak zacząłem być czytelnikiem takiego magazynu Tylko Rock, to tam była taka, no zawsze był jakiś taki dział, zawsze były jakieś takie pytania o instrumenty różnych muzyków i gitary firmy Aria przewijały się bardzo często w tychże wywiadach, w tych starych wywiadach i to już zwróciło moją uwagę. Przewijały się one również dlatego, że nie były one aż tak bardzo drogie jak instrumenty Fendera japońskie, jak Squire'y japońskie, nie były aż tak bardzo drogie jak chociażby właśnie rzeczone Ibanezy i generalnie no te instrumenty gdzieś tam do Polski, do tej komunistycznej Polski PRL-owskiej dostawały się i generalnie no, porównując je z ówczesnym rynkiem wschodnioeuropejskim, czyli z gitarami Jolana, Muzima, Defil, już nie mówiąc o gitarach radzieckich czy bułgarskich, no to były po prostu instrumentami bardzo, bardzo wysoce zawodowymi i niejedna płyta na takich gitarach była nagrana. Moje pierwsze zetknięcie się z instrumentem Aria, znowu takim już fizycznym, takie, które pamiętam, to są okolice no jakiegoś 96, 95 roku wieku zeszłego, kiedy to taka jak podobna do tej oczywiście, bo trochę inna, zaraz o tym opowiem, gitara Aria Fullerton została przeze mnie zauważona w jednym z komisów w Olsztynie. Byłem wtedy na wakacjach na Warmii i Mazurach, w takiej wsi Kopanki nad jeziorkiem i jeździliśmy sobie stopem do Olsztyna i w tym Olsztynie, no jak to, ja już wtedy byłem walnięty, już wtedy byłem maniakiem, uwielbiałem szukać sklepów muzycznych, no i wtedy właśnie w tymże komisie znalazłem instrument, który na główce napisane miał właśnie
Aria Pro 2 i który wyróżniał się tym, że gniazdko inputowe było takie odwrócone jak w Fenderze, co już oczywiście wtedy zwróciło moją uwagę. No właśnie, ta Aria Pro 2. O co chodzi z Arią Pro 2? Najpierw sobie posłuchamy, jak ta Aria zagrała. Posłuchamy jej sobie na wzmacniaczu HiWatt, nagłośnionym mikrofonem SIP System Rocket 2, na głośniku Celestion H100. I to będzie pierwsze nagranie, jakie usłyszycie. Zapraszam. Usłyszeliście, jest to gitara, która gdzieś tam w swoim brzmieniu i we wszystkim, o czym sobie możemy tutaj pomyśleć, nawiązuje do gitar typu Stratocaster. I słychać to bardzo, bardzo konkretnie, że jest to Stratocaster i generalnie no, nie da się ukryć, że ta gitara wywodzi się z tego sznytu. Zresztą nazwa Fullerton
też wiele mówi, nazwa modelu Fullerton wiele mówi, no bo jest to instrument, który swoją nazwą nawiązuje do George'a Fullertona, czyli do tego pana, który razem z Leo Fenderem zrobił gitarę Stratocaster właśnie. Później byli odpowiedzialni razem za taką firmę, która nazywała się chociażby G&L, czyli właśnie George and Leo, czyli Leo Fender, George Fullerton. No i ta nazwa tutaj nie jest przypadkowa. Słychać również, że tutaj mamy na tym przełączniku no więcej strata, jeżeli chodzi o te single, natomiast tutaj się robi rzeczywiście zdecydowanie ciemniej i zupełnie mamy inną gitarę, tak jakby jak przełączymy się na tego humba, więc tak od tej pozycji przez tutaj te wszystkie, mamy normalnie takie brzmienia stratocasterowate, a tutaj jest takie brzmienie, które no jest ciemniejsze, jest mocniejsze, wyraźnie przestorowywuje nawet czysty kanał tego hi-wata, więc mamy do czynienia z gitarą trochę bardziej uniwersalną niż Strato właśnie Caster. Natomiast no jest to niewątpliwie grube do Strata nawiązanie i tu, jeżeli szukacie Strata takiego na sterydach, nie macie za dużo pieniędzy do wydania, to w Guitar Center możecie sobie kilka takich arii ograć. No i tutaj jest tak truskulowo stratowato. Jazgotliwie i te single rzeczywiście tak grają. Nawet niektórzy mogą zwrócić uwagę na to, że być może przy czystych barwach w niektórych miejscach słychać przy tej niskiej akcji strun, jaka tutaj jest ustawiona, bo gitara jest prosto ze sklepu, jest całkiem niziutko ustawiona, no mamy do czynienia z tym, że gdzieś tam słychać, jak one się obijają o progi, te struny. To jest przy niskich akcjach raczej normalne dla stratów i nawet wyższe modele stratocasterów coś takiego mają. Przy okazji również trzeba powiedzieć, że ta gitara jest grubą konkurencją moim zdaniem dla tańszych modeli Yamahy Pacifica, które no mimo tego, że mają ten sam układ przetworników, to nie do końca zawsze brzmią jak Strat w tych pozycjach tutaj, w tych pozycjach singlowych. Tutaj tego Stratocastera jest troszeczkę tak jakby więcej. Tych gitar stratocasterowatych oczywiście pojawiło się ostatnio bardzo dużo i zarówno Pacifica, zarówno Sire, Sire, czy taką arię właśnie w Guitar Center możecie sobie znaleźć i gdzieś tam ograć i sprawdzić, do czego oczywiście namawiam, idźcie do sklepu i ograjcie. Ale już przynajmniej być z tego filmu będziecie wiedzieć, O co tutaj mniej więcej chodzi i z czym to się je. Jest to gitara niewątpliwie przepiękna i niewątpliwie ma parę takich feature'ów, na które trzeba zwrócić uwagę, ale miałem powiedzieć też o tej nazwie. No bo generalnie Aria Pro 2 to jest taka druga nazwa tej firmy. Te gitary jeszcze występowały chociażby pod nazwą Diamond. Oczywiście Aria. Przez chwilę również pojawiały się jako Aria samo, ale to jest ta sama firma, czyli Aria i Aria Pro 2, to jest dokładnie ta sama firma, to są te same kiedyś właśnie fabryki Matsumoku. No oczywiście to nie jest gitara z Matsumoku, to jest instrument troszeczkę tańszy, chiński, wyprodukowany obecnie w fabrykach tych, które produkują instrumenty dla wielu producentów tak samo, no bo świat poszedł w tym kierunku, że kiedyś Japonia, no to była ta masówka, o której teraz się mówi, że właśnie są Chiny, natomiast teraz Chiny coraz lepiej, coraz przyjemniejsze instrumenty robią i za okolice 1400 zł mamy całkiem nieźle zrobiony instrument. Posłuchamy sobie w tym momencie drugiego nagrania. Drugie nagranie zrobione jest na Bosie ME90. Kilka brzmień czystych, kilka brzmień troszeczkę przesterowanych. Thank you.
Ogólnie historia firmy Aria też jest taka, że no oni, jak powiedziałem, na początku była ta firma Matsumoku, która im produkowała gitary. Później oczywiście robili gitary w firmie Samik. W tym momencie raczej skupili się na instrumentach takich do 2000 zł. Te najwyższe modele nie kosztują więcej w Guitar Center niż te 2000 zł. I są to instrumenty, które mają no zaspokoić potrzeby gitarzystów, powiedzmy początkujących, powiedzmy średnio zaawansowanych, którzy nie chcą wydać za dużo kasy na gitarkę, chcą mieć instrument, który warto na przykład po jakimś czasie podrasować, warto sobie go zobaczyć. Korpus w tym instrumencie wykonany jest z topoli, ale co jest tutaj przeładne i przepiękne, no to on, tak jak mówiłem wcześniej, to jest taka gitara, która powstała i na bazie gitary Fullerton, takiej starej Arii Pro 2, wiecie, z lat 80. gdzieś tam. No i można się pokusić o stwierdzenie, że to jest taki protoplasta troszeczkę Yamahy Pacyfiki na swój sposób, o której już tutaj wspominałem. I tego typu wykończenie instrumentu, czyli jakiś taki binding dookoła, jakiś taki top tutaj klonowy, chociaż nie wiem na ile on jest gruby, a na ile jest to fornir, ciężko jest to zobaczyć tutaj z tej strony. I jasne drewno tutaj, no to są takie wyższe modele Yamahy Pacyfiki, natomiast tutaj ten wygląd otrzymujemy oczywiście w troszeczkę mniejszych pieniądzach i porównywalna Yamaha Pacyfika właśnie no jest biedniejsza wyglądowo od tego instrumentu. Dalej mamy pieczony klon na podstrunnicy i tutaj, dalej mamy pieczony klon na gryfie tego instrumentu i również pieczony klon na podstrunnicy, która jest przyklejona. Progi jumbo, siodełko, które wygląda na kościane bądź na bardzo dobry plastik. Aż spojrzę, kurczę, w speckę, czy tam jest coś napisane na ten temat. No nie widzę tego, ale to naprawdę wygląda na bardzo, bardzo konkretne. Ładny dostęp z ładnym wyprofilowaniem, co prawda bez żadnego ścięcia tutaj, ale i tak zaokrąglony dostęp tutaj do wysokich pozycji i bardzo przyjemny mostek Wilkinsona na konkretnie wyglądających siodełkach, który no wiecie, no jak to z takimi tremolami, no da się tam lekko powajchować, lepiej za dużo nie wajchować, dive bombów lepiej nie robić, ale generalnie no w tego typu instrumentach, jeżeli ktoś szuka, no to gdzieś tam troszeczkę daje radę. Wspomniany układ przetworników opiera się również o to, że tego humbuckera można rozłączyć. Posłuchamy sobie teraz Zenona Xantany na Tonexie, a ja w tym czasie nagram próbkę z rozłączeniem, bo chodzi to dosyć ciężko i próbowałem to, myślałem, że to się będzie rozłączało. Chodzi to dosyć ciężko tak na dzień dobry, to dobrze, bo znaczy, że jest solidnie, natomiast myślałem, że tutaj tego rozłączenia nie ma. Jak gdzieś tam próbowałem, nawet na filmie chyba to widać, albo może to wyciąłem, ale próbowałem to rozłączyć, no to się rozłączyć nie dało, więc ja sobie nagram taką jeszcze króciutką próbkę, jak się rozłącza ten humbucker.
Zatem przyszedł ten moment, przyszedł ten czas, kiedy należy pomierzyć i poważyć. Aż się dziwię, że tak późno zacząłem w ogóle takie rzeczy robić w swoich filmach. Nie wiem, dlaczego wcześniej mi to nie przyszło do głowy. Nie będę ukrywał, że troszeczkę ukradłem ten pomysł z takiego kanału, który nazywa się Troglis Guitar Show. I tam jaki Trogli właśnie mierzy i waży. Nie wiem, czemu tak późno. On jeszcze patrzy taką latarą. Ma taką latarkę UV, ale właściwie to nie wiem, po co on tą latarką patrzy i co on tam, widzi. Próbowałem taką latarkę, bo mój tata mi dał taką latarkę na chwilę i próbowałem nią coś zdziałać i sprawdzić, o co chodzi, ale jakoś specjalnie nie znalazłem tego zastosowania. Natomiast słuchajcie, no zastosowanie grzebieczka znalazłem jak najbardziej. Bardzo chciałem Krzysia jeszcze raz pozdrowić, albo może pierwszy, albo nie ostatni, ale już kiedyś dostałem od niego koszulkę Metaliki fajną i teraz też dostałem koszulkę Metaliki fajną i to jest w ogóle bardzo rzadka koszulka i się strasznie nią mega jaram, więc pozdro Krzysiu. naprawdę bardzo fajny prezent. Jak się pokaże w tej drugiej, to też oczywiście coś na ten temat jeszcze powiem i powiem, że ona jest od Krzysia właśnie. Natomiast teraz sobie zmierzymy pierwszy i dwunasty próg tej gitary. W łapie oldschoolowy Fender. Tak bym się gdzieś tutaj do tego ustosunkował. Natomiast no zobaczymy, jak ten oldschoolowy Fender wygląda. W czym ta oldschoolowość też tutaj gdzieś się mniej więcej objawia. No, wygląda rzeczywiście dosyć głęboko, tak jakby, czyli ta część tego gryfu tutaj jest tak troszeczkę bardziej wysunięta i ogólnie jest po prostu taki troszeczkę leciuteńko jest grubszy niż te ostatnie takie wszystkie, wiecie, Modern C, które gdzieś tam widzimy. Tutaj być może wam się wydaje, że nie ma symetrii, ale ta symetria tutaj też gdzieś tam jest. No jest on taki, no na pewno nie jest po prostu tak, że wiecie, że jest tutaj wypłaszczony, nie? Tylko tak czuć, że to tak gdzieś tutaj zachodzi i to też jest dosyć konkretnie widoczne. Zobaczymy, jak to się ma do grubości tego gryfu w tych miejscach i czy jest on taki, wiecie, no na przykład, nie wiem, powyżej 21 mm, czy jest poniżej 21 mm. Słuchajcie, to jest też tak, że no, jeśli by gitara elektryczna miała mieć każda taki sam gryf, to by miała, tak? I to, że są różne gryfy w gitarach elektrycznych, no to tylko jest na plus, tak naprawdę, no bo każdy sobie może to dobrać do własnej ręki. No i też, tak jak zwykle mówię przy tego typu mierzeniu, no ja mogę tylko tutaj gdzieś tam dopomóc w tym, natomiast nie powiem wam, 21,5, czyli widzicie, nawet takie pół milimetra może gdzieś tam no zrobić tą różnicę. Na 12 progu 24 mm. No więc to, jak powiedziałem, nie jest najcieńszy gryf, taki nowoczesny, jak teraz te gryfy są, ale tak jak powiedziałem, również takie gryfy też znajdują swoich użytkowników, swoich fanów i jeśli po prostu jesteście w tej grupie, to możecie się odezwać w komentarzach, że na przykład lubicie grubsze gryfy i też namawiam do tego, żeby sprawdzać gitary samodzielnie i żeby tych gryfów się uczyć. Ja tylko tutaj niosę troszeczkę pomoc. Szerokość standardowo 41,5 mniej więcej tutaj wychodzi. Na progu pierwszym 42,5, na progu piątym 46,8, na progu siódmym 48,8, na 12 52,4 i na samym końcu gryfu 55,7. No, określiłbym ten gryf jako gryf typowo Fenderowski, dla wszystkich tych, którzy lubią trochę takiego trochę starszego sznytu, jeśli chodzi o Fendera właśnie. Zobaczymy sobie, ile gitarka waży. Normalnie jest Stratocaster i tak przyjmuję za taką normalną wagę, że jest to 3,5 kilo. Zobaczymy sobie, ile w tej gitarze nam tutaj wyszło. A, bo przełączyłem się na 7,28, ale przełączyłem się na LB, tak? Czy jak to się tam nazywa?
Jak to się przyłącza, kurczę, teraz. O, dobra, jestem na kilogramach. I na kilogramach, szanowni państwo, wychodzi 3,20. Więc to jest raczej lekka gitara, tak naprawdę. No bo to 3,5 gdzieś określiłbym jako taki... jako taki standard, do którego można albo w dół, albo w górę odchodzić. Więc ona dosyć jest lekka i naprawdę te różnice tutaj też potrafią no dużo, dużo zmienić w instrumentach. Więc to jest coś takiego. Mierzymy sobie kiloomy w przetwornikach. Kiloomy w przetwornikach, szanowni państwo. Bardzo mi się podoba wariach to gniazdko. Kiloomy w przetwornikach, szanowni państwo, tak. Humbucker się rozłącza. Mocny, 13,7, to jest dużo. Nie spodziewałem się aż takiego mocnego. Po rozłączeniu 6,93. Singiel pod gryfem 5,65. Singiel na środku 5,52. Połączenie oczywiście 2,81 i 3,09 bądź 3,97. To jest ciekawe, że ta rezystancja aż tak bardzo nie zmieniła się w momencie, kiedy jest rozłączona cewka. Ona się bardzo, bardzo niewiele różni, czyli jest 3,09 i po złączeniu cewki humbuckera robi się 3,90, więc tutaj no, duży wpływ ma na tą rezystancję tenże oto właśnie singiel. Z tym rozłączaniem cewek nagrałem przez Amplitude 5, jedna ścieżka rozbita przez Mimiku na dwie ścieżki z lekkim przesunięciem, w jednym kanale Brian May i jego Vox, a w drugim kanale Marshall. Bardzo ostatnio lubię tą Amplitube i generalnie no, będziecie ją jeszcze często widywać. Samo w sobie gra to no, dodatkowo jeszcze jedno brzmienie fajne. Co ciekawe, ten humbucker po rozłączeniu dostaje tego ząbka, którego traci w momencie, kiedy jest takim pełnoprawnym humbuckerem, więc to jest o tyle też ciekawe, że właśnie no, mamy do czynienia z jeszcze jednym brzmieniem, ale z zupełnie innym brzmieniem i tak naprawdę ta gitara dzięki temu zyskuje na jeszcze większej uniwersalności, no bo mamy tak jakby prawdziwego strata na trzech singlach z tą dodatkową możliwością takiego humbuckera. No i tak jak mówiłem, ten humbucker jest dosyć mocny, 13,89 to całkiem, całkiem mocno, a w momencie, kiedy go sobie rozłączymy, robi nam się 7,02, czyli no połowa tego humbuckera. W momencie, tak woli jeszcze ścisłości, jak połączymy sobie te dwa, robi nam się 3,14 ZDA i 4,02 w momencie, kiedy jest w opcji humbuckera. Podsumowując... bardzo ładny instrument, bardzo ciekawie wykonany, w tym przedziale cenowym myślę, że bardzo, bardzo konkurencyjny dla wielu produktów w podobnych cenach. Na pewno instrument warty tego, ażeby iść do Guitar Center, ograć go, sprawdzić, pomacać samemu, zobaczyć, czy ten gryf jest dla Was, czy te progi są dla Was, czy to brzmienie jest dla Was, porównać go sobie również z innymi instrumentami, które gdzieś tam są w ofercie i świadomie wybrać. Oczywiście mam nadzieję, że ten filmik pomógł. Jeżeli pomógł i obejrzeliście do końca, to napiszcie pomocy.
w komentarzach. Może być z wykrzyknikiem. Natomiast słuchajcie, no tak podsumowując, no to całkiem przyjemna gitarka. Być może, co ja bym zrobił, to zamieniłbym sobie w przyszłości w tym instrumencie dwie rzeczy. Mianowicie, zamieniłbym sobie na pewno humbuckera tutaj na coś konkretniejszego. Vermilion, Duncan, DiMarzio. Tak, żebym wiedział, że mam napis jakiś, że to jest coś takiego lepszego i bardziej jestem świadomy tego snobistycznie. I być może również zainwestowałbym w jakieś porządniejsze klucze blokowane, czyli nie kupiłbym najtańszych kluczy blokowanych, tylko jakieś takie fajniejsze klucze blokowane, które gdzieś bym tutaj wstawił. Nie oznacza to, że te klucze oczywiście nie dają rady, ale byłoby to po prostu wygodniejsze do zmiany strun i tak dalej, i tak dalej. Może jakieś na przykład staggered, żeby też odciążyć trochę te napinacze. Natomiast bardzo, bardzo przyjemnie zrobiony instrument, bez żadnego tutaj ranienia, z taką leciutko zaokrągloną podstrunnicą. To nie jest tak zaokrąglona podstrunnica jak chociażby w Sayerach wspomnianych, ale no jest to instrument na pewno wygodny, na pewno bardzo, bardzo ładny i godny tego, ażeby wziąć go do łapy i na nim pograć. I jeszcze za chwileczkę pojawi się drugi na kanale generalnie. O Jezus Maryjka. Drugi instrument to już Les Paulowaty, troszeczkę inny, więc za chwileczkę taki oto właśnie. To są dwie pierwsze arie z nowej serii, jakie sobie dla Was ogrywam. Deska, końcówka samochodowa, ale oczywiście najpierw namawiam Was do tego, ażebyście te końcówki samochodowe nagrywali. Namawiam Was do tego, ażebyście brali udział w polubianiu, subskrybowaniu kanału, pisaniu komentarzy. Tak bardzo pomagacie kanałowi. Możecie również gdzieś tam podszerować te odcinki i tak dalej, ale również namawiam Was do tego, ażebyście kanał wsparli finansowo. Bądź to guzikiem wesprzyj pod filmem, bądź jednorazowym podziękowaniem, bądź po prostu wchodząc na stałe, na Patronite'a i biorąc udział w naszej biorąc udział we wspieraniu patronite'owym, do czego bardzo, bardzo namawiam, bo to jest coś, co pozwoliło mi zamienić to wszystko w robotę po prostu i dzięki Wam mam pracę i dzięki Wam Wy macie odcinki i wszystko się fajnie kręci, więc jestem Wam mega, mega wdzięczny za to wszystko. Osoby, które teraz widać na liście, są to osoby, które sponsorują ten kanał na bieżąco, powstawanie tego kanału. Bez tych osób najprawdopodobniej wyglądało by zupełnie inaczej. Zachęcam do wspierania. Bardzo dziękuję za wspieranie. W tym momencie już zapraszam na poprzednie, na kolejne, następne i wszystkie inne odcinki, na moje wszystkie inne social media i oczywiście również na mojego OLX-a, na którym można sporo różnych rzeczy znaleźć. Przypominam, że jest zabawa dla patronów w tym miesiącu i mamy pick-up Vermiliona, mamy interfejs i mamy koszulki od firmy Wall. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do następnego razu.
A dla tych wszystkich, którzy oglądają odcinki do samego końca Super Bonus, po raz pierwszy w odcinku, tak mi się wydaje, użyłem tak zwanej fotografii makro. To nie jest takie proste, bo utrzymanie autofokusa przy takiej fotografii, jeśli jest to wideofotografia, czyli robienie filmu, jest dosyć trudne, ale troszeczkę popracuję nad tym, ażeby takich ujęć pojawiało się w tych odcinkach więcej. Tych ujęć troszkę zostało, nie zmieściły mi się ułożone na ten tekst gadany, więc posłuchajcie sobie teraz przed końcówką samochodową trochę muzyczki. Natomiast no myślę, że takie ujęcia jeszcze bardziej, jeszcze bliżej pokazują to, jak taka gitara może wyglądać, jak jest wykonana i udowadniają, że można zrobić nawet sponsorowaną fajną treść, która pokazuje wszystko i całą prawdę na temat gitary chociażby właśnie. Ja wiem, że wy wiecie, że nie ściemniam, ale po prostu chcę, żeby te filmiki były coraz lepsze, coraz ciekawsze, coraz bardziej szczegółowe i żeby się tutaj naprawdę już nikt nie dopatrzył żadnej ściemy, a jeżeli się dopatrzy, to żeby wszyscy ci, którzy oglądają i wiedzą, mogli mi powiedzieć tak, puknij się w czoło. Pozdrawiam jeszcze raz, trochę muzyczki z YouTube'a, trochę ujęć i zapraszam na kolejne odcinki. Tego makro będzie więcej. Co prawda, jeszcze tak woli technikali, to jest nagrane już nie w 4K, ale może spróbuję też to nagrywać w 4K. Zobaczymy jak to wyjdzie. Muszę kupić takie nakładeczki jeszcze na ten obiektyw tutaj, bo najprawdopodobniej mojej starej 18 55 się pozbędę na rzecz Konrada Jeremusa. To już tak wiecie. Dla wszystkich, którzy są naprawdę wiernymi fanami. Dziękuję wam za to, że jesteście. UAS 469 w stanie słusznie omszałym. Można zobaczyć w środku stanowisko planszecisty i piękne omszałe szwy opoń przyzwanej plandeką. Przez stanowisko planszecisty najlepiej będzie widoczne z tyłu. No a tutaj mamy kolejne dzieła wojskowej myśli technicznej okresu słusznie minionego. Być może niektóre nadawałyby się do użycia. Łódź na wózku.
całkiem sympatyczna, z fajną mordą. Kadłub antka się ostał, bo tylko kadłub. Reszta antka tutaj sobie leży i czeka na jakiś lepszy moment. Ciekawym, czy znalazłby się szaleniec, który by takiego antka cwajdekla przywrócił do stanu latalności. Nie mylić z letalnością. Kawał mordy jest, leciałem kiedyś czymś takim. W latach 90., w 96 chyba. W ramach lotów widokowych nad morzem. No, połączenie, komfort tego lotu był połączeniem wrażeń jazdy traktorem bez tłumików z lotem maszyną do mucenia zboża zwaną muckarnią. Także to wrażenia były dość ciekawe, jednakże to latało, latało swobodnie, lekko, bo miało dwa płaty, nie musiało w związku z tym latać szybko. Mogło wystartować z byle jakiego podłoża, nie potrzebując do tego ani dużych prędkości, ani długiego pasa. Co też w szalonych latach 90. Różni dzicy przewodnicy wykorzystywali właśnie do organizacji lotów widokowych i turystycznych. No, jeszcze się załapałem na latanie takim cwajdeklem, czyli dwupłatem. Tutaj rzut oka na łódź. Nie jest to łódź desantowa, jakiś inżynieryjny pojazd raczej. No, tu kolejne urządzenie do niesienia śmierci. Wszystko to fajnie się ogląda, ale jak człowiek przełączy się na świadomość, że to są maszyny i narzędzia służące przede wszystkim zabijaniu, pozbawianiu życia, niszczeniu, no to te refleksje zaczynają być nieco inne. Dobrze, że stoi tutaj, a nie działa. Mimo tego, że stare, mimo tego, że nieaktualne, zabić by potrafiło. Nie wiem, jakie te rakiety są na nim ułożone. Wyglądają raczej jak jakieś zbiorniki podczepiane pod samolot niż rakiety. Raczej tak, ponieważ nie mają żadnych tutaj strugownic, wylotów, gazów, silników, więc coś, co rakietę udaje. A to była jakaś wyrzutnia rakiet. Pamiętam z książek z dawnych lat o typach z broni i uzbrojenia. Taka właśnie z dwoma rakietami, wyrzutnia dwuprowadnicowa była tam przedstawiana. Mnóstwo korbek, przycisków, blokad, napęd łańcuchowy. Nie jest źle. Samochód ZU-157. Urocze. Ogromne auto z raczej bardzo, bardzo ciasną kabiną, która pewnie z ledwością mieściła te dwie osoby ciasno do siebie przytulone, co zresztą widać po odległości koła kierownicy od szyby, która jest tuż. Największa szkoda jest w tym, że jednak to się już raczej nigdy nie podniesie, nie będzie przywrócone do działania. No pewnie ani właściciel tych sprzętów nie ma na to środków, ani nie ma na to chęci i zapewne ma wiele pilniejszych potrzeb niż spowodowanie, żeby na przykład taki pojazd jeździł jeszcze.
przynajmniej tyle. Urok tych kabin z lat 50. jest niesamowity. Ja sobie wyobrażam taki samochód w wersji cywilnej, w wersji wojskowej. No w jaki sposób? Jest to nudne, bo one są wszystkie zielone, malowane, obrzucone tą farbą tak samo, ale wyobraźcie sobie w pięknym, błyszczącym lakierze. Wyobraź sobie doskonały stan blach, żywe kolory, jakieś napisy reklamowe, grafiki z liternictwem, z rodem z lat 50. Piękny mógłby być. I zamiast tej śmiercionośnej konstrukcji, nie wiem, jakaś cysterna na mleko, na wodę. Coś przyjemnego. Cysterna, która się otwiera jak muszla i sprzedajemy lody na przykład. Albo coś równie sympatycznego w takim pięknym anturażu. A niestety raczej będzie mu dane zakończyć swój żywot utleniając się, a taką sympatyczną mordę ma.